Kasia. W planszówkach pracuję jako projektant i składacz od około 7-8 lat, z czego sporo do 4 lata spędziłam w stajni Rebela. I głównie w wydawnictwie zajmowałam się lokalizacjami, czasem pomagałam w studiu w projektowaniu ich autorskich tytułów. Między innymi pracowałam nad planszą do Zona Secret Czarnobyla. No i właśnie w trakcie pracy nad Zoną zaczęłam się zastanawiać, jak można by to zrobić szybciej. W sensie, jak można by to zrobić lepiej, jak szybciej podejmować właściwe decyzje, gdzie tych decyzji w ogóle szukać. I wtedy trafiłam na, szukając po takich branżach, które są jak najbardziej zbliżone do gier planszowych, myślałam o grach mobilnych, no bo też gra, też są karty zazwyczaj, coś tam się jednak dzieje bardzo podobnego i te użyteczności są bardzo podobne. I wtedy trafiłam na hasło UX Design i czym to w ogóle jest i jak to działa w branży IT. Dla osoby, która nie pracowała nigdy w branży IT, tak jak ja, teraz Wam przedstawię, jakie mi to dało, wartości. Dużo się mówi o tym, że user experience to jest to, jak ktoś coś projektuje, a ktoś inny korzysta z tego inaczej. Tylko że w takim tłumaczeniu byłoby to tak, jakby ktoś zaprojektował nóż do chleba i próbował nim kroić drewno, do czego oczywiście on się nie nadaje i do tej funkcji się nie sprawdzi. Dlatego, no i oczywiście nie polecamy chodzenia po trawnikach, bo wtedy psujemy sobie zielone trawniki. Dlatego o co w zasadzie chodzi w user experience? To jest szereg specjalizacji, w obrębie których zajmujemy się projektowaniem interakcji, projektowaniem architektury, informacji. Też wchodzimy w tematy marketingu, inżynierii użyteczności, projektowania graficznego też, projektowania informacji, też copywriting, czyli tego jak pisać teksty, żeby były zrozumiałe, no i takiego klasycznego programowania. No i myśląc o tym, co robi autor gry planszowej w zasadzie w podobnym modelu, to robi tego całkiem sporo, bo zajmuje się przecież i projektowaniem interakcji i wszystkich tych rzeczy, które zaznaczyłam, też trochę programowaniem, też wybieraniem bardzo często komponentów, także bardzo długi, że dużo z tych elementów user experience też jest Waszą rolą, dlatego chciałam Wam przedstawić, jak to wygląda w IT, bo im się jakoś to udało, że to jest super rentowne. Projektowanie doświadczeń użytkownika. Jego celem jest zadowolony użytkownik, czyli taki, który w bardzo łatwy, szybki i prosty sposób osiąga swój cel w kontakcie z naszym produktem. Naszym celem, cel w korzystaniu z gier planszowych jest rozrywka, tak? Więc badamy, testujemy, analizujemy. I teraz co robimy z tymi analizami? Sprawdzamy, badamy naszego użytkownika i sprawdzamy, co jest jego głównym celem. Tylko że ten proces został rozłożony na trochę więcej etapów, żeby lepiej tego użytkownika poznać i zrozumieć. Chcemy zbadać jego potrzeby, jego emocje, uczucia. Chcemy mu zaproponować rozwiązanie, które będzie jak najbardziej odpowiadało jego potrzebom. Dlatego tworzymy sobie. Myślimy o tym, kto będzie dokładnie grał w nasze gry. W zasadzie ja tak lecę szybko z tym tekstem, mamy mało czasu, ale na slajdach pojawi się dużo tekstu, który później Wam przez cały prześlę, żeby spokojnie sobie jeszcze przejrzeć i skupić się na szczegółach, które gdzieś tam się pojawiają z pracy takiej bardziej analitycznej, którą przed projektowaniem graficznym zawsze robię. Kiedy ktoś myśli o tym, jaką aplikację zaprojektować, nie myśli o tym, co to za aplikacja, myśli o tym, jaka jest potrzeba użytkownika, którą ta aplikacja ma spełnić. Żeby się, tak samo mówi Google, jedną z ich głównych zasad jest to, skoncentruj się na użytkowniku, a cała reszta przyjdzie sama. Dlatego myślimy o personach. Tworzymy sobie wyimaginowane persony, którzy są naszymi wyimaginowanymi graczami. Bierzemy sobie najpierw personę główną, która będzie spójna ze strategią produktową i na przykład dla Zony, Secret Czarnobyla, taką personą główną jest jakiś fan post-apo. Fan post-apo, który chce się wcielić w rolę szperacza, który biega sobie po zonie i próbuje spełnić cel swojego życia. Zbieżność imion, nazwisk i zdjęć jest kompletnie przypadkowa. Mamy też persony poboczne, czyli takie, które będą nam dodatkowo wzbogacały potencjalne źródła przychodu. I to będą wszystkie osoby, które i tak sięgną po tę grę na półce, albo po prostu będą z takim fanem post-apo grać w planszówkę. To może być zwykła Ania z marketingu, która jest po prostu miłośniczką spędzania czasu z przyjaciółmi. To może być też fangirl, która jeździ po konwentach i przebiera się za mangówę. Albo może to być też jakiś programista, który po prostu lubi spędzać czas ze znajomymi w bardzo skomplikowanych, takich intensywnych intelektualnie rozgrywkach. I myśląc o tym, jak ma wyglądać gra i jakie ma dawać wartości, musimy myśleć o wszystkich tych personach, a nie tylko o tej personie głównej,
która będzie biegać z mieczem albo bronią po lesie i przy okazji grać w planszówki, kiedy będzie padać. Do tego staramy się zdefiniować, jakie emocje będą towarzyszyły naszym personom w kontekście produktu. Dlatego bierzemy sobie definicję empatii. Czym w ogóle ta empatia jest? Według Wikipedii jest to zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób, umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia i spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość. I tą naszą rzeczywistością jest rozgrywka. Dlatego zastanawiamy się, co wszystkie te persony, które sobie wcześniej opisaliśmy, z którymi się zaprzyjaźniliśmy, których potrzeby poznaliśmy, co one słyszą w trakcie rozgrywki, co myślą, czują, mówią, robią i widzą w trakcie tej rozgrywki, żeby dowiedzieć się, jakie są ich bolączki, a jakie mogą być ich korzyści z tego produktu. Mamy część rzeczy, na które oczywiście mamy wpływ i które możemy poprawiać, ale bardzo dużo, na które wpływ nie mamy. Możemy wpłynąć na czytelność kart, możemy wpłynąć na wygodę tego, jak te rzeczy poruszają się po planszy, czy na przykład dezorientację, kiedy nie rozumieją zasad i to będzie na przykład ich główna bolączka w trakcie rozgrywki, że nie wiedzą, co mają robić. Żeby dobrze przeanalizować te wszystkie rzeczy, które dzieją się w trakcie gry i w kontakcie w ogóle z produktem, tworzymy sobie mapę podróży użytkownika, czyli wizualną interpretację relacji użytkownika z produktem w odniesieniu do czasu i przestrzeni. Czyli bierzemy sobie całą podróż użytkownika i dzielimy ją sobie na etapy, co się dzieje od momentu, kiedy widzi grę na półce albo słyszy o niej w internecie, aż do momentu, w którym poleca grę swoim znajomym. W przypadku gier planszowych to też dotyczy materiałów, z których jest gra zrobiona, bo w aplikacji jakby nie mamy dużo możliwości. Mamy ekran i na ekranie sobie klikamy i te touchpointy są bardzo ograniczone. Touchpointy, czyli miejsce styku użytkownika z produktem. Natomiast w grach ma to ogromne znaczenie, czego dobrym przykładem jest Flick Map, które było wydane w dwóch wersjach. W wersji z figurkami plastikowymi i drewnianymi. I te drewniane spotkały się ze znacznie lepszym odbiorem, bo o wiele lepiej pasują do tematyki gry, są przyjemniejsze w dotyku i łatwiej jest je wyczuć, kiedy się stryka po prostu tymi pionkami. Mam plastikowe. I jak? Gorzej. No właśnie. No właśnie, miałam okazję wziąć drewniane i są cudowne. Fantastycznie to działa i bardzo fajnie się sprawuje. No i też jeden z komentarzy na Reddicie, feel good. Jest wystarczająca reklama tego rozwiązania. Są też takie rzeczy jak pain pointy, czyli momenty, które są dla odbiorcy mało przyjazne, nieprzyjemne czy trudne do przejścia dalej. Na przykład źle zaprojektowana instrukcja albo fatalna oprawa graficzna. Dlatego moim zdziwieniem była tak duża popularność Terraformacji Marsa, która ma sobie takie grafiki. I teraz tak, od tego też zależy, inaczej, na to też wpływa to, jak mamy ułożone elementy w takim jednym elemencie jak karty. Weźmy sobie grafikę z tytułowego slajdu. Jak myślicie, jakie liczby załóżmy sobie, że koszt zagrania naszej karty to jest liczba, która jest w kółku. Jakie liczby znajdują się na kolejnych kartach według Was? PZ-y? 3 i 5? W sensie, że to jest koszt. W kółku jest koszt. Jakie kolejne liczby są w tych miejscach? 3 lub 5. Albo 9. Nieparzyste. Ale jeden już nie. 7 też pewnie. Dokładnie, więc tak. Na tej karcie jest piątka, a na tej poniżej? Trójka. Przekrzywiona, oszukana. Dokładnie, dziewiątka. I tak, jest oszukana. Takie drobne przesunięcie może nam bardzo mocno utrudnić odczytanie. Weźmy sobie, tak przeleśmy przez szybko, przez mapę podróży użytkownika, którą sobie założyłam dla gry Łąka. Bierzemy wszystkie persony do kupy, rozdzielamy je sobie na kolejne etapy. Czyli tak jak dowiaduje się o grze, kupuje grę, umawia się na granie, tłumaczy rozgrywkę i tak dalej. I dzielimy je na kilka aspektów. Nazywamy etap, określamy potrzeby, badamy jakie są potrzeby i aktywności, które wykonuje, żeby je spełnić. Sprawdzamy kanały, którymi się w ten sposób do tego posługuje. Określamy jakie jest aktualne doświadczenie UX-owe i jak możemy je usprawnić, przez jakie czynności. Na przykład projektując atrakcyjną grafikę na pudełku. A co znaczy o doświadczeniu UX-owe taka buźka niezbyt uśmiechnięta? Neutralna. Okej. Okay. To się zazwyczaj kwantyfikuje do fajne, neutralne, niekoniecznie. Okej. Okay. Środeczek. Dokładnie. No i na przykład, no i to wszystko, i bierzemy to pod uwagę. I to jak otwiera pudełko, to jak składa komponenty, każdą drobną czynność, którą bierze, przy czym samą grę powinniśmy w ogóle rozłożyć jeszcze osobno na milion innych części, które dzieją się w miarę w ramach rozgrywki. I dla każdego konkretnego komponentu również, dlatego tych tabelek jest mnóstwo.
I one są naprawdę przydatne przy projektowaniu. I tak samo, osobno grę, osobno jak umieszczaj w podajnikach, bo akurat w łące są podajniki, czy jak je chowa do pudełka, czyli gdzie je schować i jakie to będzie miało. No i właśnie, po co to wszystko? Żeby wiedzieć, jak podejmować decyzje po analizie testów. Kiedy testujecie i macie jakieś problemy, to te wszystkie, ta cała wiedza, którą wcześniej możemy zebrać, będzie nam dawała informację, czy lepsza będzie taka, a nie inna decyzja pod kątem problemu, który się znalazł. I to nie będzie idealne rozwiązanie oczywiście, bo tych takich rozwiązań nie ma, ale będzie najbardziej optymalne dla tych klientów, którzy będą odbiorcami waszej gry. Ogólnie cała wizja produktu jest odrealniona tak długo, dopóki nie osadzimy jej wśród prawdziwych ludzi i ich faktycznych potrzeb. Dlatego tak ważne jest dokładne ich zbadanie. No i żeby tylko, żeby już kończyć, to szybko przelecę tylko nad dwoma problemami, które mieliśmy do zrobienia akurat przy kartach do łąki. No to był oczywiście problem mechaniczny, no i problem wizualny, jak oddać jakby tematykę rozgrywki. Tak wyglądały karty prototypu, punkty zwycięstw i to jest dokładnie opisane, to sobie tam poczytacie. Też jak analizowaliśmy, żeby było jak najwięcej miejsca na ilustracji, to są te środkowe miejsca, które pokazywały szarość. Tymi szarościami jest pokazane, jak najwięcej miejsca uzyskać na ilustracji, jakim układem. Sprawdzaliśmy różne układy też na różnych projektach, żeby zobaczyć, jak w różnych adaptacjach będą się prezentować, ale właściwy projekt grafiki na kartach powstawał dopiero po prototypie low fidelity, czyli takim prototypie, który jest niskiego poziomu i najlepiej bez kolorów, żeby nie dawać żadnych wskazówek dla późniejszego projektanta, później już grafiki. Też taki, akurat w IT występuje taki terminek minimum viable product, czyli taki najmniejszy, który wystarczy do sprawdzenia na rynku gry. No i cofnęliśmy się do informacji o naszych graczach i o tematyce, czyli do nature journaling, obserwowania przyrody i suszenia liści, żeby wybrać konkretne elementy już do projektu kart. Oczywiście ilustratorka też ten low fidelity prototyp dostała, żeby wiedzieć, gdzie umieszczać najbardziej ważne informacje. No i tak, dla Was najważniejszą informacją jest to, żeby proponować rozwiązania najbliższe dla użytkowników, czyli takie, które będą przez nich najchętniej używane. Dlatego analizujemy wszystkie testy pod kątem zebranych informacji z person, map empatii, czy właśnie map podróży użytkownika. Chciałam też Was zachęcić do inspirowania się poza branżą planszówkową, czyli na patrzenie na wszystkie inne branże, które zajmują się rozrywką, żeby też brać z nich jak najwięcej inspiracji. A przekazując informacje grafikom, sama ramka nie wystarczy. Wszystkie te informacje, które wcześniej udało się zebrać o użytkownikach, się gry, będą też dla nas super istotne i mam nadzieję, że te informacje, które tutaj się pojawiły, pomogą Wam też we współpracy z projektantami grafiki do Waszych gier. Chciałam sobie tylko szybko przelecić przez narzędzia, z których ja korzystam i które mi się sprawdziły do zbierania właśnie tej wiedzy. I to są Notion, mega obszerne narzędzie, które pozwala robić bazy wiedzy w bardzo intuicyjny i fajny sposób. Extensio, na którym robiłam te persony, które widzieliście, ma też dużo innych szablonów do czy celów marketingowych, czy analizy UX. Oczywiście Google Workspace. Wszyscy wiemy, na czym to polega i z czego się do tego korzysta. Ale niestety Google Workspace nie ma dobrze tego skompilowanego z systemami zadaniowymi, dlatego też w innym z projektów korzystamy z Jira i Confluence. Są też w wersji darmowej i pozwalają na fajne łączenie wiedzy z zadaniami, która pod tą wiedzę jest podpięta. Gdzie szukać więcej informacji na temat w ogóle pracy takiej UX-owej? To oczywiście internet oraz kilka książek, które Wam podeślę po prostu z tą prezentacją, na przykład na grupie. Myślę, że to będzie dobre miejsce. Świetnie. Także dzięki i powodzenia.